Ładne rzeczy. O, dynamikę i siłę. Państwo klub, bo widzieli nasze skromne progi. Co u Was w ciągu przebywacji i rozjazdach? Co teraz w planach? Chwalić się. No teraz w tego wyjedziemy na Mistrzostwa Śląska. To jest taka najgniejsza impreza teraz w tym półroczu. No tam zamierzamy wygrać. No i czwartego wcześniej przeprowadzamy się do Olsztyna, bo zmieniamy jednostkę. Przechodzimy do obrony terytorialnej i tam idziemy teraz ich reprezentować. Tacy ludzie bronią naszego kraju właśnie. A międzynarodowe starty jakieś bardzo w tym roku jeszcze? No to ten turniej na Śląska, to międzynarodowy turniej. Dobra. 300 zawodniczych z całego świata. Przyjechało się i będzie słabo obsadzony, zobaczymy. Ariel, trener i mąż w jednej osobie. Jak małżonka się spisuje w roli żony? Bije często. Bije często? A w roli podopiecznej? Daje radę? Daje radę, ale jest upierdliwa. Ja wiedziałem, że twoje nadgarstki tak nie dają rady za bardzo. Tak, nadgarstki. Przytarczowanie. Nadgarstki tylko wysiadają. Fakt, że na razie mamy limit 60 kg na dzień dzisiejszy i waga daje znaki na nadgarstkach. Sam, że siła wzrasta, trochę jest zmulona jeszcze. No ty musisz starpać, żeby przybrać 5 kg, zabrać i trzyma wagę swoją, a ty nabierę. Tak. Co powiecie o sobotnim wydarzeniu, jakie jest wasze zdanie? Mayweather McGregor. Na poważnie. Najdroższy sparing na świecie. Dobra, okej, okay. Nie będziemy tego jak gdyby krytykować ani ten, nie o to chciałem spytać, tylko czy takie big fighty są potrzebne dla rozwoju jednej i drugiej dyscypliny? Co o tym myślicie jako sportowcy? Znaczy, moim zdaniem... Czy ktoś z tego skorzysta, czy nie? Zawodnicy. Zawodnicy. Tak, ci, którzy zebrali to. Ale nie myślicie, że przez to też i poprawą się te garze dla innych? Że ci sponsorzy, ta oglądalność się zwiększy, bo boks jednak no, uciekł troszeczkę, tak? Spadł do piwnicy z powrotem, tak jak kiedyś był na wysokich gdzieś tam piedestałach i te garze były wysokie przy tych, tak teraz to poleciało. Ja myślę, że takie fajne mają chyba rację bytu. Z jednej strony masz rację Grzesiu, z drugiej trochę nie, bo nadal ci zawodnicy, którzy mamy dużo fajnych zawodników na świecie, którzy są młodzi, nie mają możliwości się przebicia, nie mają za to kasy, muszą dorabiać w różnych miejscach, nie mogą się poświęcić dla sportu, a zawodnicy, którzy mają już jakąś klasę, oni zbierają zarąbiste garze za takie właśnie sparingi, bo to był sparing zrobiony, więc... Czyli co, waszym zdaniem nie jest to potrzebne? Nie, dla rozwoju to jest mieszanie dwóch dyscyplin, tak, UFC i boks. To nawet show, nie? Właśnie, a tak moim zdaniem zawsze któryś mistrz bardziej ucierpi, tak, bo jeżeli tutaj przegrywała mistrz UFC, tak, to zaraz będzie, że co to sobie... Słabsza dyscyplina, tak? Co to jest za mistrz? Znaczy, że w formule walczyli innych, tak? Dokładnie. Może... Chyba, żeby znaleźć tu środek, tak? Czyli jeden i drugi byłby w czymś słaby i w tym by się zmieścił. Czyli wy jako sportowcy myślicie, że nie skorzystacie na tego typu wydarzeniach, tego typu... Nie, tylko sponsorzy, promotorzy i ci, którzy to co, trzeba robić swoje i tyle. Powodzonka i do zobaczyska.